Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ależ Jurek mi pozdrowił. Kurnik buduje. Tak więc witam was w kolejnym odcinku. Z tej strony Joker. Dokaszamy 1,5 hektara, gdzieś tak nam zostało 1,20 hektara na oko i dokaszamy. Jęczmień i jedziemy do Sebastiana, naszego kolegi, kosić 10 hektarów jęczmienia. Oby to się wszystko udało, też czekaliśmy, żeby pogoda była fajna, żeby miał też suche skoszone i tak jak powinno być. No kurde, oby to wszystko wytrzymało, bo na wieczór znowu deszcze u nas prognozują. Więc co, ja jadę, trochę mi to zejdzie, daję tak te koszenie. Z tego względu, że to są dwie działki, gdzie muszę się rozszczepiać, szczepiać, bo obwodnica przechodzi, podzieliło nam to pole strasznie. No ale myślę, że jakoś damy radę i gdzieś się o 13 wyczłapiemy stąd, może trochę później, żeby skosić 10 hektarów jeszcze. Tyle. Badaliśmy przed chwilą, 14,5, jedziemy. Suma już dawno sucha, po prostu ziarno musiało dojść. Jesteśmy na polu, Bartek tutaj staje, tak widzicie, są wszędzie przekopy, wszędzie budowy. I no tak to jest, nie? Trzeba się uzbroić w cierpliwość, zrobią drogi, to będą fajne przejazdy. Wtedy nam się tutaj ulży trochę na wiosce, że będziemy mieli lepsze przejazdy. Tutaj też jakieś ślimaki będą, jakieś przejazdy, to więc kłopotów żadnych nie będzie. Dojazdowa droga do pól będzie też taka mniejsza, więc czekamy na to, żeby to się szybko wszystko zrobiło. Uważaj. Zabezpieczyłeś? Tak. Będziesz tu i tak rozkładał się. Co tam? Udało się, ale zabezpieczył się? Tak. Dobra. Kręcić trzeba. Pokaż. Nie wychodzi. Ale chodzi o to, że wyskoczył. Dobra, wyskoczył. Wyskoczył. Dobra. Tutaj są gdzieś paliki jakieś. O, tu weź go. Tam gdzieś jeszcze, jak masz drugie spodnie. Tam gdzieś są dwa. Będziesz widział je. Tutaj gdzieś tam są dwa paliki. Tu. Ty idziesz? Siadaj.
Super Wife. Musisz nagrywać na głowie Super Wife, wtedy będzie dobry połow. Czemu ty mi ustawiłeś na 1000? Jak 1000? No Full HD. Ale nie 4K. A tam 4K. Diago Super Wife, tak? Tak. A na zewnątrz Liner? Tak, Linear. Czy Linear plus Horizon Lock? Nie. Jak tu poległ? Ty masz jakieś większe? Bo no, ja mam jakieś mniejsze. Ja mam oryginalne. To nie są oryginalne? Nie. Ty masz podróbki. Jakąś, nie masz z tyłu napisów. Zapłaciłem za to 80 zł. No a nowe chyba oryginalne 150 albo więcej. A to takie ciasne. Zakończenie małych żniw, jedziemy teraz do Sebastiana kosić. A ja mam wózek ze sobą brać? Jeszcze czy on chce? To zadzwonię, bo wtedy przez Boleszewo mi jest bliżej przyjechać. Rozumiesz? To zadzwonię. No. Szczepiamy.
trójeczka zapięta. Będziemy jechać. Tylko stąd wyjechać najpierw musimy. Puszcza nas. No i jedziemy. Gdzieś tak 8 do 10 km trzeba przejechać. Przez miasto trzeba przejechać. Wszystko pozamykane, wszystko jest podczepione. Jedziemy. Dzisiaj sobota, to jest straszny ruch, straszny. Nad morze wszyscy jadą. No, jakbym miał skoszone wcześniej, to bym wcześniej z samego rańca przetransportował kombaj do Sebastiana. Ale musiałem dokończyć u siebie. On też miał taką troszeczkę późniejszą odmianę. I też taka wilgotna, jeszcze 15, ale zanim dojedziemy, to tam 14,5 powinno mieć. Powiem wam, że naprawdę jak odwróciliśmy te koła, o wiele lepiej się prowadzi. Nie skacze w ogóle. No, tutaj drogę u nas robią. No kostka została, zerwali asfalt. Będą lać nową. Ciekawe, czy na to będą kłaść? Pewnie znowu się wtedy poodparza. Już tak było zrobione kiedyś. Taką ładną kostkę zalać, nie? To wydobyć i gdzieś ładnie w tych... w mieście porobić takie dróżki, nie? Bo taka jest taka przejazdowa nad morze. Ta, o, ładnie ktoś stanął. O, kurde. Prosimy u Sebastiana. W miarę to sypie. Tylko ścieżki są kurde zielonkawe i muszę wolno jechać. Wszyscy mi na powrót rzucą. Czekaj na sypie. Zapraszam do mojej fury. Siemano. Zamykaj. Zamykaj to. Albo wchodzicie, albo... Trzymaj. No, żebym ja cię nie... Nie przesypał.
Teraz widać, że jest suche, bo się kurzy, jak sypiesz chociaż. No to dookoła. Rura jest na tej stronie, to tu jest środek, masz rację. A tam, w tamtym rogu? Co? Tam, w tamtym rogu? Najmokrzejsza? Tak. Mieści się? Nie. Mieści. Tak, jest. A, już mówiłem, że się zmieści. Nie, jeszcze jest, zobacz ile. Sypać jeszcze trochę? Masz w teoriku? No. To syp. Ale żebym nic się nie przesypał. Syp. Jeszcze jest miejsce. Nie masz nic w górę. Nie wejdzie. Wejdzie, dawaj syp. Nie wejdzie w życiu. Dawaj syp z górą. Się rozsypie na boki. Co? Dojedziesz na asfaltu, to się wysypie. Syp, jeszcze, zobacz, tu jest z tej strony pusto. No. No widać, tamtej jest okej, okay, ale z tej strony musisz... O kurde, przesypuję. Nie, nie przesypuję, spokojnie. No, pewnie przesypuję. No, tam już jest prawie na równo. Skręć kołami w tamtą stronę i cofaj, no. Nie wejdzie. Nie wiem, wejdzie? Wejdzie, już końcówka jest, dawaj, dawaj. A jak cię przesypie? Dawaj, nie marudź. No i będziesz gubił. Nic nie będzie gubić. A on przyczep stoi, żeby na... No właśnie. No właśnie. No syp z tej strony. Wejdziesz, weszło. Czy batą będziesz miał, jak sąsiedzi będą widzieć, jak jedziesz? No to chodzi. Ty się śmiejesz, to w Radosławie, jak się kusiłeś, to przepylicili. Jeszcze do przodu, no. Jeszcze. No już koniec. No, a elegancko, widzisz? Tak miało być. Dobra. Co, brać cię na przejażdżkę? Mam cię karmić? Ale masz we włosy czarno. Wiem, masz. Jednorazówka specjalnie, żebyś nie musiał te. To co, zostajesz? To masz zjeść. Chcesz jechać kosić? Ja kosić? Nie, no. Ja... Ty masz zjeść, czekaj, żebyś nie zgubił tego. Dobra, dziękuję. No ale pełno. Dobra, ja sobie zjem. Paulina przyniosła jedzenie. Jedziemy kosić. Co tu ja mam? O, kotlety! Elegancko! Bliżej!
Odjeźdź trochę. Na drugą przyczepę sypiemy. Drugi zbiornik. Ale suchutki się osypuje. Będzie dobrze. Ładnie nasypane. Dawaj, dawaj, Bartek. Ciężko ma. Tutaj stanę, a ty dosypiesz. No i kosimy. Tutaj jest ładne bez chabru, to elegancko idzie. A tam jest chaber, to lipnie trochę, bo to się na powrót rzuca wszystko. I ciężko idzie. Cztery na godzinę, cztery, cztery. Elegancko tu idzie. Wystarczy trochę chabru, o tutaj, tutaj już zaczyna na powrót rzucać. A najgorzej, tutaj fajnie, bo nie ma nic zielonego od spodu, a tam zielone jest od spodu i powrót rośnie szybko. Będziemy sypać w locie Sebastiana. Bartek pojechał, Marek już wrócił na gospodarstwo, bo chyba tutaj zmieścimy, ale raczej nie, tak mi się wydaje.
pięknie. Seba, dawaj z tej strony, wysypiemy do końca, bo miałem na podajniku, musiałem zrzucić. Słyszysz mnie? Przerywa. Słyszysz teraz? Przerywa coś mi. Teraz? Halo? A teraz mnie słychać? Nie, ja mam tutaj do dupy radio, muszę zmienić. A teraz lepiej będzie. Tutaj woda stoi w tej kolejnie. Woda stoi tutaj. Słomę będziemy zrzucać. Markowa koszulka, najlepsza. Jeszcze na mnie wpadła. Jebane. A? I skosiliśmy. Jeszcze kawałeczek. Słomę zostawiliśmy tutaj Sebastianowi, bo chciał. Ciekawe, czy pokuty się zapalą? O, zapaliły się na koniec.
Koniec zabawy. Oddaję widelec, żeby później nie był posądzany. Zobacz, czy jest. No ty powinieneś być zadowolony, że za pół godziny deszcz. Ja chyba nie będzie padać, no. Jak to, nie widziałeś, co idzie z Koszalina? Już się nowie leje. Ale proszę na budowie. Chyba ja mam autobus nawet. Zanim pojadę, zanim przywiozę, czy jedziesz na to karet? Da, jadę do karet kombajnu. Zostawiamy na całe żniwa? Co? Na całe żniwa, nie? Światła są? Sprawdzałeś? Podłączałeś? No są, powinny być. Bo włączyłem specjalnie, żeby zobaczyć. Średnia chyba jest. Jak na ten kibel, co tutaj był, to nie jest tak. No ładnie sypało nawet, ci powiem. Gdzieś tam po 6 wyszło, nie? 6-8. Nie jest źle. Woda uratowała trochę. Co? Woda uratowała. Jaką ocenę mi dajesz? Plus piątkę czy czwórkę? Plus cztery.